Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 21, w wersetach od 1 do 9? Patrząc, ujrzał bogatych wrzucających dary do skarbca. Ujrzał też jedną ubogą wdowę, wrzucającą tam 2 drobne pieniążki. Powiedział: prawdziwie powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej wrzuciła niż ci wszyscy. Oni wszyscy z tego, co im zbywało, dołożyli do darów, ale ona z potrzeby swojej wrzuciła wszystko, co miała. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest ozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: przyjdą dni, w które z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, który nie zostałby rozwalony. Pytali go: nauczycielu, kiedy to będzie? Jaki jest znak? Kiedy ma się to stać? On powiedział: baczcie, abyście nie byli zwiedzeni, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: ja jestem, oraz czas się przybliżył. Nie udawajcie się za nimi. Gdy usłyszycie o wojnach i o przewrotach, nie lękajcie się. To musi się stać najpierw, ale nie natychmiast nastąpi koniec. Zdarzenie opisane w wersetach od 1 do 4 odsłania nam kryteria, według których Bóg ocenia nasze dary. On widzi nie tylko to, co złożyliśmy w darze, ale także i to, co zatrzymaliśmy dla siebie. Bogu nie chodzi o materialne wartości, lecz przede wszystkim o wewnętrzne. Dowiadujemy się o tym z 1 Księgi Samuela, 16 rozdziału, 7 wersetu. Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Wdowa dała z niedostatku swojego wszystko, co miała. Wyzbywszy się wszystkiego, co posiadała, nie mogła się już opierać na czymś namacalnym. Swoją nadzieję mogła złożyć jedynie w Bogu. Jak bardzo ta postawa musiała rozradować serce Pana. Wzmianka o pięknej świątyni stała się bodźcem do udzielenia pouczeń dotyczących czasów ostatecznych. W przeciwieństwie do wskazań zawartych w Ewangelii według Mateusza czy według Marka, Łukasz dopiero od 25 wersetu zajmuje się wydarzeniami, które będą się działy pod koniec obecnego czasu, krótko przed objawieniem się Syna Człowieczego. Odpowiada to charakterowi tej Ewangelii. Łukasz mówi cały czas o sądzie, który zakończył jedność narodu i będzie trwał aż do zakończenia czasu pogan. Na ten okres przypada czas łaski, w którym żyjemy. Wróg szuka 2 sposobów, aby szkodzić wierzącym. Jako wąż udaje prawdę. Werset 8. A jako lew ryczący występuje z wielką siłą prześladowcy. Werset 9.